Te dodatkowe Maria w tle, to Jezus Maria, tak przeszkadzają! No! Witam wszystkich, tu Hikomikos. Chciałbym was zaprosić do gry Mario Royale. To jest tryb Super Mario Battle Royale. To jest darmowa gra na przeglądarkę. Nic nie trzeba pobierać, gracie po prostu przez internet. Macie możliwość ustawienia klawiszy i w przeglądarce bezpośrednio gracie. Ja tutaj utworzyłem sobie konto Hikomikos, wystarczy wpisać swój nick. Jestem teraz w lobby, gdzie właśnie gra się w trybie multiplayer razem z innymi... z inną setką graczy, tyle osób ile wbije do lobby, tyle osób gra i teraz spróbuję nie przegrać. Trzy osoby, które przejdą Mario jako pierwsze, zostają zwycięzcami. Zobaczymy, czy mi się to uda. Hopa. Ostatnio tutaj przegrałem, bo mnie tym łot... O nie! Nie ma tak. No dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, no, no jeszcze raz. Hiko, nie zlam tego teraz. Te młotki są zabójcze, ja wiem. No! Tamten skoczył na tego żółwia i on mnie zabił teraz, no nie! Nie, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz mi się uda, trzymajcie kciuki. Szef mnie zamorduje, jak się spóźni dzisiaj. Jedziemy z tematem! Bubu! Jakżeś mógł w to spaść? A chociaż tyle, że nie zginąłeś jeszcze. Jak to? Co mnie zabiło w takim razie? Przecież stałem na klockach. No, no na klockach stałem, no. Jeszcze raz. Dobrze, że ta plansza sama się teraz ładuje, ta sama. Ale żeś wyskoczył! No wiedziałem, że ten dziadek wyskoczy z tego! Ta pirania zjadająca! O nie, teraz się plansza zmieniła! Aaaa! Tam mi grzyba zabrali, ja pierdzielę. Ja wiedziałem, że tu mnie coś zaskoczy. Za dużo ich było, za dużo ich było. Dobra, powrót do pierwszej planszy. Źle zrobiłeś, bo... O! No jak? Przecież podskoczyłem! Hiko, teraz powoli, ale pamiętaj, jak zrobisz to powoli, to przegrasz, bo nie dojdziesz do mety. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, to jest cała zabawa, kto pierwszy, ten lepszy, a... Kto pierwszy, ten popełnia błędy. 5-1 plansza? O nie! Czemu jesteś Hiko pierwszy i czemu spadasz do dziury? Nie! Okej, jestem gotów. Udało mi się urosnąć, uwaga, jest dobrze. Teraz trzeba tylko nie zginąć. Aaaa! To ja lecę górą, kij z tym. Wszystkie monety zajumali. Ty, bo tym grzybem mnie to oni zabiją zaraz, tym żółwiem. Ja pierdzielę. No właśnie, o tym mówiłem, żeby ten grzyb, ta skorupa zabije, no! No nie! Czemu, Hiko, to zrobiłeś? Dobra, gramy jeszcze raz. Te dodatkowe Maria w tle, to Jezus Maria, tak przeszkadzają! Już wiem! Ten gościu z gwiazdką może zabijać innych w takim razie. Skoro ja go dotknąłem, to zginąłem. To jest patent. Następnym razem też złapię gwiazdkę i też innych dobiję. Zobaczymy, czy będzie takim fajnie. No Hiko, spadłeś na dół, to nie złapałeś, wiadomo, pięknie. Genius.
Coś ci powolutku to idzie, a jest 31 graczy jeszcze w grze. Ja wiedziałem, że... A! Nie spadłem! Nie spadłem! Jestem mistrzem! Haha! Ha. Ty, jak wysoko jeszcze skoczyłem, powinienem bonusa dostać, ale szkoda, że to nie jest też na punkty, bo to by było inaczej. Teraz w tej planszy z tymi drzewkami spadnę. A, mówiłem, że spadnę! Nie. Nie mogę z tego, nie. Hiko. Jeszcze raz. Trzeci świat w sensie. Znowu zabójcy z gwiazdkami. On wiedział, on mnie chciał dogonić. Zobaczcie, ten gościu wie co robi. Zabija innych graczy tą gwiazdką nieśmiertelności, no. No jak tak można, no. Ustawił się tak chamsko, że każdy musiał na niego wskoczyć, na tej róże. A ci co nie wiedzą, że ta gwiazdka też zabija, wchodzili na niego jak te ślepe owce. Nie wiem, do jakiejś zagrody czy co i umierały potem. Dobra, teraz będzie pierwsza plansza, to myślę, że mi się uda. No, grzyba nie masz. Po co ci? A kij, idę górą. Kurwa, znowu ten nieśmiertelny mnie zabił, no! To miał być family friendly odcinek, ale ja tutaj wstawię coś, żeby nie było tego. Teraz, 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 teraz. Jedziemy! Tam, 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 złapałem go, ta 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 ta. No nie, no nie! Hiko! Dlaczego ty to robisz zawsze? Zawsze coś potrafisz spierniczyć. Było dobrze. To żeś musiał wskoczyć w tą głupią piranię, która zżera swoimi zębami, no. Po co ci to? Na co ci to? Na co ci to, no? Na co ci to, Hiko? No powiedz mi, Hiko, powiedz na to ci to. Teraz pierwsza plansza, spokojnie. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I spokojnie zaczynamy pierwszą planszę Super Mario. Jak pięknie, zobaczcie. Mamy tutaj 69 innych graczy. Jedziemy. Ci z śmiertelnością zabijają, trzeba to pamiętać. A, ja się patrzę na tego dużego, a jestem mały. To jestem też dobry, co nie? O! O, już myślałem, że on zamorduje. O! A grzyb mnie zjadnie! Grzyb mnie zjadnie! Dlaczego? Igo, dlaczego? Grzyb cię zjadł bez kitu! A to lecę sobie poskakać, mam wyrąbane. Pau. Piąty świat, okej, jedziemy z tematem, baby, dawaj to, kotku. No, no, czemu oni odbili tą skorupą, no? Teraz się uda, bo się zaraz spóźnię do pracy i tyle będzie, no, mnie zwolnią. Mam się otwierać kuchnię i gotować wszystko. Tu jest mój klucz do kuchni i do otwierania restauracji. Dobra. Piąty świat, jedziemy z tematem. Gra zaczyna się za 0 sekund, czyli teraz. I ten sam świat, w którym przed chwilą przegraliśmy, bo nie umieliśmy sobie No, no! No, no nie! Nie! No nie! Czemu to robisz, no? Pau. Trzeci świat. Teraz się uda. Na pewno się uda. Będzie dobrze, Hiko. Będzie dobrze.
Pam, pam, pam. Tam zaraz z nieśmiertelnością ktoś wyskoczy. Gdzie jest ta nieśmiertelność? Ha, 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 ha! I co teraz? Cwaniaki? A czemu to? Dwudziestu graczy zostało! Droga plansza! Hiko, jedziemy! Zaraz przegrasz i tak, bo cię coś zabije. Dobrze jest, 19 graczy, a ty jeszcze nie zginął. Nie! Teraz już koniec! Teraz już koniec! Nie gram w to Mario! Nie gram w to Mario! Jak chcecie, to dzisiaj na streamie sobie jeszcze pogramy w Mario, ale już tak na spokojniej. No chyba, że na dniach jeszcze odpalę jakiegoś streama, to też sobie w Mario zagramy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków. Zagrajmy w Super Mario Battle Royale. A ja się z wami żegnam, bo się spóźnię naprawdę do pracy, a nie chciałbym tego, żeby mnie zwolnili. I bym musiał wtedy nagrywać codziennie 500 filmików na YouTubie, żeby przy takich wyświetleniach zarobić na życie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć!